Dobra, więc tak, podsumowując całą trasę. Myślę, że ta część była o tyle ciekawa, że praktycznie nie korzystałem tym razem z EBT Route Planera, czyli ABRP, tylko głównie z systemu Tesli, no i powiedzmy, że z Platschera, ale to co sprawdziłem na Platscherze i tak mi nie dało jakiś informacji. Więc tak, na początku termy w Słowenii, była ta jedna z atrakcji, które odwiedziliśmy, no i to było coś, co wymyśliliśmy, zupełnie nie było to związane z trasą, z jej przebiegiem, tak się akurat złożyło, że nam się w miarę pokrywały, no, że trochę tam odbiliśmy. No i tam w termach miały być ładowarki, ale no tak jak to wyszło, to jedna była zajęta, a druga była zepsuta i nie było możliwości naładowania tam. Co sprawiło, że musieliśmy rzeczywiście zjeżdżać na to ładowanie. Natomiast to ładowanie było, nie pamiętam ile, 10-15 minut chyba. Już mogliśmy jechać dalej. I do tego skłoniło nas to do, znaczy mnie, nie nas, tylko mnie to skłoniło trochę do zrobienia tego rekordowego wyniku. Czyli 430 km na pełnym jednym ładowaniu. Co daje też troszeczkę takie pojęcie o rzeczywistych możliwościach Tesli w odpowiednich warunkach. No wiadomo, warunki były dobre, tak? Czyli temperatury raczej letnie i możliwe, że profil trasy był akurat taki, że ta wydajność energetyczna była dobra. Co do wydajności energetycznej, to myślę, że z całego wyjazdu wyszedł nam bardzo dobry wynik, ponieważ jest to 158 Wh na kilometr, teraz tutaj patrzę. Przy czym jest to jazda mieszana, tak? Czyli troszeczkę jeździliśmy tam bardziej lokalnie, troszeczkę po autostradach. Autostrady oczywiście za granicą, nie w Polsce, mają górny limit 130 km na godzinę, a ja się limitów trzymam, zwłaszcza tych górnych, więc raczej tej prędkości nie przekraczałem. Nie było to dla mnie uciążliwe za bardzo. No ale i przełożyło się na dużo lepszą wydajność energetyczną, jak widać. Co jeszcze z takich informacji z tego odcinka trasy? No później była kwestia, że po tym naszym ładowaniu tam, gdzie właśnie na tym superchargerze, gdzie to też w sumie ciekawostka była, pokazała mi, w jaki sposób działa system Tesli w momencie, kiedy rzeczywiście ma z czym działać, czyli ta infrastruktura jest na tyle rozwinięta, że te superchargery po drodze są takie, że możesz się przełączyć na inny, jeżeli okaże się, że do któregoś tam będzie ciężko dojechać. To rzeczywiście fajnie zadziałało i to fajnie pokazuje, jak ten system, na co jest ten system przygotowany tak naprawdę. W Polsce no nie byłoby opcji, żeby go w ten sposób wytestować. Po prostu zagęszczenie tych superchargerów mamy zbyt małe. No i później była jeszcze kwestia tych restauracji, tam szukania jedzenia po drodze, co w sumie zajęło nam dłużej zupełnie niż to całe ładowanie na tym superchargerze. No i później ta nieszczęsna historia z hotelem, w którym, no mówię, jak tam jechaliśmy, to spokojnie się naładowałem, a w tą stronę jak jechaliśmy, to
nie włączyli mi ładowania ani po prośbach też. No wiadomo, w sumie to było trochę już późno w nocy, ale tam niby recepcja 24 godziny nie odpowiadał. Na szczęście zwrócili mi pieniądze, więc to chociaż tyle, bo to nie była mała kwota. Także powtórzę to, co mówiłem. Kierowcy samochodów elektrycznych raczej omijają ten hotel z daleka. Inni, jeżeli jesteście w stanie przeboleć pewne niedogodności, to może nawet będzie ok. Ale no niestety nie mogę polecić tego hotelu. No i jeszcze jest kwestia dzisiejszej trasy. Dzisiejsza trasa była o tyle też ciekawa, że rzeczywiście mieliśmy dużo przystanków po drodze, w tym Wiedniu. No i oczywiście historia z hotelem zmusiła nas do ładowania na superchargerze. I to ładowaliśmy do 90%, więc to chwilę trwało, też 45 minut chyba. Zresztą postaram się wszystkie wyliczenia wrzucić gdzieś, czy pod opis filmu, czy może jakoś inaczej, bardziej czytelnie postaram się je zebrać. Mam nadzieję, że mi jakoś w miarę wyjdą i się zgodzą. Więc natomiast przy tym superchargerze o tyle, że mogliśmy załatwić swoje sprawy, zjeść jakieś lody, pójść do toalety, także coś tam na miejscu dało się zrobić. Bo akurat nie było to najlepsze miejsce akurat w tym dniu, bo to była niedziela w Austrii oczywiście. Zakaz handlu w niedzielę, centrum handlowe, przy którym jest Supercharger, zamknięte. Więc było biednie, ale jakoś daliśmy radę. No i później, mówię, były jakieś dwa przystanki w Wiedniu jeszcze, jakieś jedzenie, coś tam, zanim się zebraliśmy. To ładowanie, ten czas spędzony na ładowaniu, to naprawdę kropla w morzu tego czasu, co tam spędziliśmy. No i później trasa standardowa, to co nam też system Tesli podpowiedział, czyli przez Ołomuniec. W Ołomuńcu bardzo dużo w ogóle Tesli na polskich rejestracjach. Nie można powiedzieć, że spotkałem, po prostu widziałem. Także Ołomuniec jest zdecydowanie takim hubem tutaj, można powiedzieć, przelotowym do Polski. No i później jeszcze poza tym dodatkowy postój za potrzebą był ten, i tak musiał się zdarzyć. No i tyle. I tak wyglądała trasa. Były przygody, były pewne niedogodności, ale ze wszystkim sobie poradziliśmy. Nie zmienia to mojego, że tak powiem, wniosku myślenia o trasie, bo największy, to co tutaj zawiodło, to był ten hotel, że nam się nie pozwolono ładować. I tam właśnie w tych termach w Słowenii, że była zepsuta ładowarka. Także tutaj ewidentnie zawiodła infrastruktura i czynniki zewnętrzne. Nie jest to wina tego, że jeżdżę samochodem elektrycznym, moim zdaniem. Czy coś jeszcze? Ogólnie myślę, że każdy może sobie wyrobić po tej relacji, znaczy mam nadzieję, że każdy po tej relacji sobie może wyrobić takie pojęcie, czy ten styl podróżowania, czy ten styl takiego postrzegania trasy jako części podróży, a nie jako jakiejś smutnej konieczności, którą trzeba przeboleć, żeby dotrzeć do celu. Czy to jest dla niego?
nie będę nikogo namawiał jakoś, znaczy namawiał może tak, ale nie będę nalegał, nie będę zmuszał. Zdecydowanie nie, nie o to chodzi w tym wszystkim. Chodzi o to, że po prostu te mity na temat elektromobilności są tak rozdmuchane i po prostu ten obraz jest tak wykrzywiony niesamowicie. Przynajmniej jeżeli chodzi o takie jakieś pojęcie, takie można powiedzieć głównofalowe. Ja mam zupełnie inne doświadczenia. Dla mnie naprawdę to ładowanie w tej trasie to była kropla w morzu czasu, który zużyliśmy i tak naprawdę no nie było z tym problemu, tak? Nie było z tym żadnego problemu. A nawet jeżeli był, to jakoś był spokojny sposób, żeby sobie poradzić. Nie musiałem wzywać lawety, nie musiałem się jakoś specjalnie martwić, że ojejku, nie dojadę. Dojechałem. Wszystko się udało. Jestem na miejscu i przeżyliśmy fajną przygodę. To by było na tyle. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć.